14 maja wspominamy błogosławionego Idziego z Santarem, zakonnika. Idzi urodził się między 1184 a 90 rokiem w bogatej, szlachetnej i wpływowej rodzinie w Portugalii. Jego ojciec był radcą i kamerdynerem dworskim oraz prefektem Koimbry. Rodzice pragnęli, by Idzi został kapłanem, a król, zaprzyjaźniony z rodziną, bardzo hojnie obdarował go dobrami materialnymi. W Paryżu Idzi studiował medycynę i teologię. Niektóre źródła podają, że jako młody człowiek prowadził życie niezgodne z zasadami chrześcijańskimi. W 1229 roku powrócił do Portugalii. Tam przeżył nawrócenie, rozdał posiadane dobra i wstąpił do zakonu dominikańskiego. Studiował w nim filozofię i teologię. Był bardzo gorliwym zakonnikiem i już za życia uważano go za świętego. Idzi z Santarem zmarł w święto Wniebowstąpienia Pańskiego w 1265 roku w klasztorze dominikańskim w Santarem. Został beatyfikowany 9 marca 1748 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Idzi wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.